Bolesław Chrobry był synem pierwszego władcy Polski Księcia Mieszka I oraz czeskiej księżniczki Dobrawy. Przynomek Chrobry oznacza odważny. W 996 roku na dwór Bolesława Chrobrego przybył z Czech biskup Pragi Wojciech. W 997 roku polski władca pomógł duchownemu w zorganizowaniu wyprawy misyjnej której celem było nawrócenie na chrześcijaństwo pogańskich plemion Prusów. Początkowo misja biskupa Wojciecha przebiegała pomyślnie. Z czasem jednak poganie zaczęli odnosić się do niego z wrogością. W rezultacie został pojmany i zabity przez Prusów. Książę Bolesław wykupił zwłoki misjonarza i nakazał złożyć je w katedrze Gnieźnieńskiej. Wkrótce potem papież uznał Wojciecha za męczennika i ogłosił świętym. Od tego czasu szczątki ciała biskupa były uważane za cenne, relikwie. W tysięcznym roku z pielgrzymką do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie przybył Odton III, będący cesarzem niemieckim. Bolesław Chrobry przyjął cesarza niezwykle uroczyście. Spotkanie obydwu władców zostało nazwane zjazdem gnieźnińskim. Jego skutkiem było zawarcie przymierza między Bolesławem i Ottonem III. Na dowód zawiązanego sojuszu cesarz symbolicznie ukoronował polskiego księcia. Część historyków uznaje ten akt za zapowiedź koronacji Bolesława na króla. Najważniejszym następstwem zjazdu było utworzenie chrześcijańskiego arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz biskupstw w Krakowie. Wrocławiu i Koło Brzegu. Kronikarz Gal Anonim podaje, że podczas zjazdu od odtąd III podarował polskiemu księciu kopię włóczni świętego Maurycego i gwóźdź skrzyża pańskiego. W zamian Bolesław ofiarował cesarzowi ramię świętego Wojciech. Nagła śmierć Ottona III w 1002 roku zakończyła okres dobrych stosunków polsko-niemieckich. Nowy władca Niemiec Henryk II postanowił wypowiedzieć Polsce wojnę która trwała 16 lat, od 1002 roku do 1018 roku. Zmagania toczyły się ze zmiennym szczęściem dla Chrobrego. Ostatecznie, na mocy pokoju zawartego z cesarzem w 1018 roku, Milsko i Łużyce zostały przyłączone do Polski. W 1018 roku Bolesław zorganizował wyprawę na Ruś. Jej skutkiem było przyłączenie do Polski grodów czerwieńskich na wschodzie. W 1025 roku koronował się na pierwszego króla Polski. Od tej pory polskiego monarchę stawiano na równi z innymi koronowanymi władcami europejskimi. W roku 1025 Bolesław Chrobry umiera.